Dzień dobry wszystkim. Damy jeszcze chwilę spóźnialskim. I za jakieś 2-3 minuty zaczniemy. Yes. No dobrze, może zaczniemy, a reszta do nas dołączy w międzyczasie, jak zdąży, a co stracą, to ich sprawa. Jeszcze raz witam, dzień dobry. Mamy kolejną odsłonę Wacom Comic Week, czyli tygodnia komiksu z Wacomem. To jest jedyna sesja po polsku, także dziękujemy, że z nami jesteście wszyscy lokalnie. Ja się nazywam Grzegorz i z ramienia Wacoma będę gdzieś tam prowadził, naprowadzał tą całą imprezę, a potem przekażę głos naszemu gościowi. W tym dniu, to jest pierwszy dzień tego tygodnia online poświęconego komiksowi, będziemy się spotykali, czy to będziemy rozmawiali z Darkiem Zabrowskim. Dzięki Wacomowi i Klub Studio Paint, którzy są sponsorami czy partnerami tej imprezy. Na początek, zanim głos oddam Darkowi, jeszcze kilka słów o organizacji. Sesja będzie trwała około godziny i pod koniec spróbujemy wygospodarować czas na odpowiedzi, na pytania. Także sobie je zbierajcie albo wrzucajcie od razu na formularz Q&A. Mamy do dyspozycji czat, z którego już tam widzę, że korzystamy bardzo radośnie. Zachęcam jak najbardziej. No wszyscy tutaj jesteśmy miłośnikami sztuki, a jeszcze w większości artystami, więc tylko pro forma prośba o czatowanie w zgodzie z dobrym smakiem i zdrowym rozsądkiem. Gdyby się pojawiły jakieś techniczne problemy, to także proszę o sygnał przez czat. Natomiast do Darka proszę kierować pytania przez formularz Q&A. Mamy dużo uczestników, ale myślę, że damy radę na jakieś tam większość pytań odpowiedzieć, a jak nie, no to Darek pewnie gdzieś zostawi kontakt do siebie, będzie można go złapać później. Co jeszcze, ta sesja jest nagrywana, także ta godzina z Darkiem pojawi się później na kanale Wacoma na YouTubie. I będzie można się do niej odwołać, a wy zostaniecie powiadomieni o tym przez oddzielnego maila z informacjami i jeszcze z ofertami specjalnymi. Także myślę, że nie zapomnicie ani nie przeoczycie tego faktu. Kilka słów tak o nas organizacyjnie jeszcze. Dla tych, którzy nie znają firmy Wacom, mam nadzieję, że bardzo niewielu wśród was takich jest. Od prawie 40 lat jesteśmy pionierem i liderem technologii narzędzi do cyfrowej kreacji. Czyli jeśli ktokolwiek z was by poczuł potrzebę tworzenia na komputerze i zdałby sobie sprawę, że mysz czy tablet czy touchpad nie daje rady, to wtedy jest czas na tablet Wacoma zdecydowanie. To tak bardzo krótko. A dla tych wszystkich, którzy już nas znają, to dziękujemy bardzo za uznanie i bardzo miło widzieć was znowu. Drugim patronem jest Clip Studio Paint, też zapewne marka rozpoznawalna przez wielu. To jest oprogramowanie do rysowania i malowania cyfrowego,
które ma sporo unikalnych cech, bardzo przydatnych, zwłaszcza przy tworzeniu komiksów, ale także ilustracji, koncept artu czy animacji. Spora naturalność rysowania i te komiksowe funkcje to są cechy wyróżniające. Myślę, że już też od jakiegoś czasu widać, że Wacom i Clip Studio Paint bardzo ściśle współpracują. Dzięki temu to jest dobre kombo do pracy i do takich właśnie zastosowań. Przepraszam, Grzesiu, czy widać twój screen? Bo próbowałem też włączyć share mojego screena i nie wiem, czy nie przypadkowo nie wyłączyłem twojego. Weź zobacz. Wydaje mi się, że nie powinieneś. Aha. Widzimy. To może pytanie do ludzi po prostu, czy widać tak. Wszystko. Dobrze. Widać. Super. To bardzo dobrze, bo teraz mam propozycję biznesową dla wszystkich uczestników. Odwiedzajcie nasz sklep internetowy, tutaj jest link na ekranie. Pod linkiem znajdziecie mnóstwo ofert bardzo atrakcyjnych i to jest unikalne dla uczestników Comic Week, czyli tylko dla tych, którzy tu z nami są dzisiaj. Także Clip Studio Paint ma ofertę specjalną. Każdy uczestnik Comic Week, który weźmie udział w ankiecie później, którą dostaniecie w mailach, ma szansę wygrać 3-miesięczną licencję Clip Studio Paint Pro. I będą 2 tygodnie na wypełnienie tej ankiety i spod uczestników zostanie 100 osób wybranych, które to oprogramowanie dostaną. Zachęcam też do... Momencik. Chciałbym następny slajd. Dobrze. O, jest. Zachęcam też do zajrzenia i zapoznania się z ofertą naszego partnera handlowego z Polski, firmy Procad. Tam bardzo ciekawa oferta też może być. Tutaj bym może wskazane byłoby za zrobienie screenshota. Ten link się później gdzieś pojawi, ale zapamiętać to pewnie go będzie ciężko. Warto też się rozglądać w sieci i w sklepach w Polsce za innymi atrakcyjnymi ofertami. Mamy rozległą sieć partnerów i tych promocji jest zawsze bardzo dużo. Z pewnością coś tam ciekawego dla każdego się trafi. To zaczynajmy może teraz już konkretnie, bo szkoda czasu na nasze jakieś pogaduszki. Darka Zabrockiego chyba przedstawiać specjalnie nie muszę. Współpraca z takimi markami jak Netflix, czy Disney, czy Sony to mówi sama za siebie w zasadzie, tak samo jak współudział potwierdzony w Call of Duty czy Assassin's Creed, także myślę, że to jakby wyjaśnia wszystko. Darek jest też założycielem i wykładowcą szkoły koncept artu Focal Point i jeśli by ktoś czuł niedosyt po tej dzisiejszej sesji albo zaostrzył sobie apetyt, to zachęcam do zajrzenia na stronę szkoły. Myślę, że kontakt też się pojawi. Także już nie zanudzam. Proszę Państwa, Darek Zabrocki. Darku, oddaję głos i ekran i życzę powodzenia. Dziękuję za zaproszenie po raz kolejny i za bardzo piękne intro. Jestem zadowolony znowu, że możemy się spotkać w polskim gronie, że tak powiem, gdyż wiadomo, że brakuje nam troszeczkę wszystkim chyba rozkręcenia tego polskiego podwórka. Dlatego jestem też bardzo szczęśliwy, że jest taka współpraca z firmą Wacom, oddział w Polsce i zarówno ten międzynarodowy, że możemy tego typu eventy dla Państwa organizować. Dlatego dzisiaj też padł pomysł taki, żeby zrobić coś ekstra i bardziej interaktywnego z ludźmi, którzy nas oglądają. Dlatego też zrobimy taką dosyć zwięzłą, krótką sesję Overpainta spośród nadesłanych prac, które Państwo zgłosili. No, okres zgłoszenia pracy był z parodniowym wyprzedzeniem, więc fajnie, że pojawiło się trochę prac i było z czego wybierać. Tak więc okej, ja mogę teraz swój ekran udostępnić. Proszę tylko o potwierdzenie, czy wszystko działa. Tak, działa? Widać ekran, tak.
Super. W takim razie tak, zdecydowałem się wybrać pracę Michała Borowieckiego. Jest to ta praca, ja sobie od razu już w czerni i bieli przygotowałem. I już pędzę z wyjaśnieniem, dlaczego akurat ta praca, a nie inna. Było troszeczkę prac, które charakteryzowały się postaciami, troszeczkę prac, które były bardziej krajobrazowe. Ta praca skupia w sobie mniej więcej oba tematy. I wydaje mi się, że jest ona już całkiem fajna, ale jest też całkiem sporo do poprawienia z racji tego, że są elementy, które po prostu zdecydowanie można wyciągnąć na korzyść autora i też postaram się przez najbliższy czas do tego właśnie dążyć. Też przy okazji mogę trochę popowiedzieć o sposobie nauczania w szkole, Focal Point, którą Grzesiu wspomniał. Także zaczynamy. Jak będą jakieś pytania, to myślę, że tutaj Grzesiu będzie mnie ratował. Ja sobie nasz Zoom sesję przerzucam na drugie okno i zaczynamy od po prostu poprawek, które na pierwszy rzut oka mi się rzucają. Więc przy tego typu pracy jest dosyć skomplikowana praca, gdyż jest pełno składowych, są elementy krajobrazu, są elementy tworzone przez człowieka, czyli man-made objects, jest postać, są jakieś nawigacyjne, tak wygląda przynajmniej świeczki, które gdzieś tam wskazują drogę. Generalnie praca bardzo mi się podoba już w takiej formie, jakiej jest, jeżeli chodzi o klimat. Jednak zdecydowanie wydaje mi się, że można z niej wyciągnąć dużo więcej dobrego i dużo więcej dobrych soków. Dlatego pierwsze co, to ja po prostu sobie pracę podzielę na plany, więc z racji tego, że autorzy swoich prac wysyłali nam pracę w formacie JPEG, mamy tak naprawdę dojście tylko do płaskiego obrazka, więc pierwsze co, to po prostu podzielę sobie pracę na obszar tła, na plan tła, na plan middle ground, więc plan, który jest troszeczkę bliżej kamery, no i oczywiście na foreground, który będzie już najbliżej kamery. Także dosyć szybkim sposobem, troszeczkę może ekran mulić, gdyż udostępniam obraz w 4K, więc czasami może troszeczkę zacinać, ale myślę, że będzie na tyle to widoczne, że będziecie Państwo mogli to śmiało zobaczyć. Więc pierwsze to wycinam po prostu warstwę z tłem, więc jeżeli teraz na przykład podepniemy jakąś nową warstwę, ja sobie zrobiłem oryginał, który dostałem od Michała, zostawiłem sobie na warstwie, której nie ruszam, ale teraz jeżeli na przykład wyłączymy warstwę tła i dodamy jakąś nową warstwę pod tą warstwą tła, mamy po prostu ten kolor, który żeśmy sobie wybrali, więc na razie robię, że tak powiem, porządki z warstwami, żeby było przyjemniej i łatwiej nawigować podczas overpainta, gdyż lubię mieć też jak gdyby nauczanie w pewnym sposób nauczyło mnie, że dobra organizacja warstw to jest połowa sukcesu przy dobrym overpaincie. Dlatego też nie chciałbym na początek zmieniać żadnych elementów typu kompozycji bądź układu pracy, więc po prostu wycinam warstwy po kolei i teraz mamy tak. Foreground, czyli pierwszy plan, drugi plan i tło. Więc możemy teraz włączyć sobie tryb black and white. Ja to nazywam tryb po prostu sprawdzania walorów. Robię to za pomocą Ctrl Y i można to ustawić w opcjach View albo widok ustawienia kolorów. Wchodzimy w opcję Custom, czyli dostosowanie własne i urządzenie, które będzie symulowane, jest to Gray Gamma 2.2. I wtedy, jeżeli naciskamy Ctrl Y, możemy sobie na bieżąco sprawdzać kolory i teraz o tyle fajna informacja, że jeżeli Państwo chcecie pobrać kolory, to możemy dalej pobierać wszystko w kolorach, mimo że mamy obraz w formie czarno-białej, co bardzo dobrze
Bardzo się przydaje przy bardziej skomplikowanych scenach, no i przy tego typu overpaintach jest to, wydaje mi się, doskonałe narzędzie i też ułatwienie, czy przy pracy na przykład nad dużymi matte paintingami, nad złożonymi ilustracjami, czy bardziej po prostu dopracowanymi konceptami. Także zacznę od tła. Ja sobie po prostu to, może nawet nie będę dzielił tego na grupy, zacznę od tła i od tego, co najpierw bym zrobił. Po prostu ułożenie światła wskazuje mi moment taki, że chciałbym, aby cała struktura tej skały, tej jaskini, czy miejsca, z którego on wychodzi, czy wydobywa się ten magik, jest troszeczkę mocniej doświetlona przez słońce, które przebija się przez te właśnie struktury skalne. Oczywiście duża kwestia polega, w dużej mierze polega to wszystko na tym, jak bardzo możemy sobie wyobrazić zależność światła, jak dużo struktur tak naprawdę nam zasłania to światło i tak dalej, i tak dalej. Więc w moim przypadku ustaliłem sobie, że gdzieś tam powiedzmy troszeczkę powyżej płótna kończą się skały i jest doskonały dostęp jeszcze tego światła do sceny. Czasem są to zabiegi, które mają za zadanie upiększyć scenę. No w tym przypadku mają bardziej pomóc w czytaniu obrazka, żeby był on ciekawszy, żeby był on po prostu bardziej widoczny również z daleka, bo po prostu gdy sobie oddaliłem tą pierwszą kompozycję, którą Michał stworzył, ona bardzo fajnie siedziała już w kolorze, ale jak w czerni bieli, czyli tak jak widzimy na przykład z daleka obiekt jako małą miniaturkę, bądź sprawdzamy po prostu poprawność waloru, to gdzieś tam przede wszystkim ta postać, która jest jak gdyby głównym elementem, bądź taką wiodącą postacią, czy po prostu elementem sceny, która wchodzi do naszej lokacji, zaczyna to zatracać gdzieś tam jakiekolwiek znaczenie. I właśnie moim zadaniem teraz, które sobie wybrałem, jest nie całkowite zmienianie kompozycji, a bardziej ulepszenie jej, żeby było dużo lepsza czytelność sceny. Więc pierwsze co, to po prostu pozwalam, aby trochę więcej światła wpłynęło do sceny. Możemy to właśnie robić za pomocą dużych pędzli, które nawet mają jakąś tekturę bądź fakturę. Tutaj Michał użył dosyć dużo zdjęć, więc o, zły kolor mi się skopiował, ale to nie szkodzi. Bardzo szybko możemy to zmienić. Widzę, że Michał właśnie użył bardzo dużo tekstur, bądź nawet mi wydaje mi się, że w pewien sposób są to elementy 3D. Także być może w późniejszym etapie będę też chciał Państwu zademonstrować, jak odpowiednio mieszać po prostu zdjęcia, żeby nie było to takie po prostu sztywne i nie wyglądało takie po prostu surowe CG. Także bardzo szybkie poprawki, na razie samo światło. I to, co mi bardzo tutaj się nie podoba w tej scenie, jest przede wszystkim elementem środkowego planu. Te dwa filary, bądź takie dwie skały, które leżą tak naprawdę w bardzo bliskiej relacji z postacią, absolutnie sprawiają, że postać traci swoje znaczenie w scenie, więc pierwsze co, to tutaj musimy szybciutko zadziałać i powycinać te dwa oto czopki. I teraz możemy szybciutko również uzupełnić tło, możemy pobrać kolor, możemy zrobić transformację, żeby wypełnił nam. Na razie może szybki nałożę kolor, nie dbamy specjalnie teraz o wygląd tekstur. Jest to na razie ustalenie bazowej struktury waloru. Tak. I teraz widzę, że tu jakieś pozostałości jeszcze na tle, na pierwszym planie są tych dwóch kamieni, więc po prostu je wymazuję bardzo szybko. Nawet bym się pokusił o to, żeby troszeczkę, w ogóle tą postać na razie wytnę sobie, żeby ją wyodrębnić z całej sceny. Przez to będę miał też większą kontrolę nad tym, jak ją ułożyć.
I nawet może nie będę już wycinał kamieni, a po prostu dodam delikatne przejście tonalne atmosfery. Można to oczywiście w bardzo prosty sposób uwarunkować, bądź również wytłumaczyć, dlaczego tak robimy. Jest to obszar, wygląda na to, że jakiś górzysty, przy bardzo mocnym śniegu, jakaś zawierucha, więc automatycznie tworzy nam się bardzo mocny podział planu przez atmosferę, przez zagęszczoną atmosferę, przez którą przelatują cząstki śniegu, które zaciemniają tak naprawdę, jak gdyby zamykają nam dostęp do tego, co widzimy dalej, więc tutaj bardzo łatwy sposób można zagrać atmosferą, żeby pewne plany oddalić i tak też będziemy tutaj do tego dążyli, więc samą postać mamy tutaj, ja bym sobie ją skopiował w razie czego, bo troszeczkę będę zmieniał jednak te elementy, więc dodaję teraz okienko z levelsami, czyli z krzywymi, przepraszam, nie z krzywymi, to są poziomy. Ja nie używam polskiej wersji, więc tak będę strzelał. I teraz postać, którą troszeczkę przyciemnię, zobaczycie, że ona zacznie się wybijać w scenie i zacznie jej znaczenie w scenie rosnąć. Troszeczkę poprawię może kształty tego, nie wiem, czarnoksiężnika, czy zasugeruję, że idzie z jakimś pochodnią, może z jakimś, tak jak Gandalf wszedł, z jakimś takim kijem magicznym. Bardzo charakterystyczny koncept artowy Sticky Man nam się teraz uaktywnia, ale gdy zrobimy to w bardzo subtelny sposób i zasugerujemy fajnie ruch bądź dynamikę, ta postać od razu zaczyna zyskiwać w mojej ocenie na wyglądzie i zaczyna to fajnie teraz siedzieć, więc troszeczkę jeszcze staram się wzruszyć tą jego płaszcz bądź strukturę płaszcza. Nawet bym troszeczkę go doświetlił w tym miejscu, bo jednak on jest tutaj w tym miejscu, jest w tym otwartym obszarze, gdzie są skały, jest doświetlony, więc śmiało możemy doświetlić tą postać. Ona zdecydowanie zacznie mieć większe znaczenie w scenie. Być może nawet by warto było troszeczkę poprawić kolor, żeby nie było tak nudno, więc można zasugerować, że jego płaszcz jest na przykład brązowawy i odpowiednio do tego też wcieniujemy strukturę odpowiednimi kolorami. Szybciusieńki look sprawdzający. No, postać według mnie już zdecydowanie lepiej się czyta. Jest przez to też, że wpuściliśmy więcej światła. Wygląda trochę tak, jakbyśmy byli w przestrzeni, która jest zdecydowanie bardziej monumentalna. Dlatego może warto by było do tych elementów, które Michał miał na początku, czyli tych dwóch kamyków, które nazwałem początkowo czopkami, warto by było może wrócić i zasugerować na przykład takie struktury, ale gdzieś w tle, że one jednak się wyrastają, one są monumentalne, one sprawiają wrażenie takiej potężnej struktury w tle i zaczyna się budować fajna relacja, fajny storytelling według mnie i nawet jeżeli mamy tylko jeden taki kamień, zaczyna to jakoś fajnie korelować z tą postacią, która się do tej sceny włącza bądź wchodzi. Tutaj to samo warto by było może zrobić taki zabieg z tymi skałkami na pierwszym planie. Jest tu troszeczkę taki nudny kształt, więc ja sobie też te skałki gdzieś tam z boku zapiszę.
Ale warto by było w ogóle skały te na przodzie pociąć i może dodać jakieś elementy zwisające. No tutaj oczywiście brakuje nam tła, więc za chwilkę ja to będę musiał uzupełnić. To też nie jest problem. Możemy również rozciągnąć to, co istnieje, więc pobawić się. Oj, coś mi się napisał guzik. Możemy się pobawić samą skalą też tego miejsca. Ja bym w ogóle tutaj zasugerował Michałowi, żeby zrezygnować z tego anioła, bo on troszeczkę śmiesznie wygląda i po prostu albo się pobawić jakąś ogromną strukturą, która powiedzmy daje nam takie ogromne kolumny i my gdzieś tam się wspinamy po tej strukturze do jakiejś świątyni. Ale tak bym się pobawił, żeby w sposób to było taki mniej dosłowny, przez to cały świat będzie też dużo ciekawszy. I może jakiś taki łuk, że jest to takie wejście do jakiegoś, nie wiem, zniszczonego kościoła bądź jakiejś zniszczonej właśnie świątyni. Robiłem dosyć podobną pracę w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszam. Wrzucałem ją już na internet jakiś czas temu. Nazywało się to właśnie Vault, czyli sklepienie. I mniej więcej właśnie jednym z głównych elementów tej pracy właśnie były te ogromne opuszczone wnętrze ogromnej katedry i te ogromne takie poniszczone okna, więc fajnie się Michał tutaj wstrzelił, bo mogę też troszeczkę dodać od siebie inwencji twórczej. Mam nadzieję, że Michałowi przyda się ten overpaint i ja bym w ogóle sobie wyciął chyba tą strukturkę i to zrobił na nowej warstwie, a tu od tyłu zasugerował, że jest to światło jednak dużo mocniejsze. Tak też, żebyśmy zyskali trochę więcej kontrastu w tej scenie. Zaraz dojdziemy do momentu, gdzie będzie ciężko to już przebić, bo będzie przepalona scena, ale zawsze możemy potem pobawić się levelsami, więc tutaj bym troszeczkę wymazał te snopy światła, żeby nie było zbyt gęsto nie wpadały nam w scenę, ale teraz szybki look. Szybki look i gdzieś tam faktycznie zaczyna ta scena robić się taka w skali bardziej epicka. Nie jestem teraz może przekonany co do tych okien bądź widocznych podziałów tego okna, bo troszeczkę mi to zaburza skalę, więc może zostawię po prostu otwartą taką wnękę, otwarty taki łuk, może sugerować bardzo wiele. Jeszcze zerknę, jak tu Michał miał to niebo, bo może warto by było tak, troszeczkę tego nieba, może warto by było przywrócić. Więc troszeczkę zacznę to wymazywać tego. A może nawet będę kontynuował tą strukturę, którą on tu ma. To są jakieś takie mury, takie kolumny. Widzę, że tu jest też nałożony jakiś takie ziarno, które pobiera mi nie te kolory, które bym chciał, więc troszeczkę muszę improwizować, ale nie jest to duży problem w tym momencie, więc działamy dalej. No tu korci mnie, żeby wpuścić tak mocno to światło, ale zobaczymy, co się da z tego zrobić. Tu w ogóle bym zrezygnował na razie z tych podświetlanych takich wejść. Jedna uwaga, a może też zarazem porada dla Michała.
i dla oglądających. Jeżeli dodajemy światło, które jest w przestrzeni, gdzie wchodzi światło główne do sceny, no a światłem głównym oczywiście w tej scenie jest światło, które pada, jest to światło albo słoneczne, albo environmentowe, jest problemem to, żeby nie, jednak nie w pobliżu tego głównego światła nie dodawać dużo świateł dodatkowych czy bądź sztucznych typu właśnie ogień, gdyż w pewnym momencie nie wejdziemy już jaśniej bądź nie będziemy mieli mocniejszego światła niż to, które jest i to będzie nam troszeczkę zaburzało czytanie tego światła. Dlatego tutaj taka mała rada do Michała właśnie, żeby uważał na to. Delikatnie bym jeszcze może wycieniował tą skałę. Na razie sugeruję wszystko pociągnięciami pędzla, potem oczywiście możemy to uzupełnić teksturami. Zobaczymy też, ile nam czasu zostanie na to, ale wydaje mi się, że w głównej mierze ważne jest to, by mieć kontrolę nad całością obrazka od samego początku. Też trzeba uważać, jeżeli używa się właśnie trybów bądź pędzli, które mają nam pomóc w atmosferze, żebyśmy nie przesadzili, bo potem bardzo łatwo sprawić, żeby obrazek się stał taki wyprany z kolorów, nudny i tak dalej, więc... Mamy pytanie z sali, które może jest właśnie na czasie. Jakich dokładnie pędzli używasz? Czy są one stworzone przez ciebie, czy pobrane? I czy polecasz jakieś strony? Ja używam głównie pędzle, które kiedyś gdzieś jeszcze tam stworzyłem, bodajże w 2014, i używam również pędzli Grześka Rutkowskiego, które bardzo polecam właśnie ze względu na ten taki malarski look. Więc tak naprawdę te dwa zestawy można oba znaleźć, z tego co wiem, na DeviantArcie. Także to tyle w sumie. Gdzieś tam jakieś może przerzucają się poszczególne pędzle innych artystów, ale to są te główne takie zestawy, których używam. Teraz chyba nawet właśnie używam pędzla z Grześka setu. Ja zawsze też powtarzam, że nie do końca, w sumie pędzle nie do końca mają znaczenie, jakie używasz. Może ma używać też okrągłego pędzla. W wielu kwestiach oczywiście one przyspieszają robotę, pomagają nam, ale też bardzo często jest to mylone tak naprawdę z tym, jak używamy narzędzia, więc nie do końca jest to też takie istotne, jakiego pędzla w danej chwili używasz. Często ma to za zadanie pomóc nam w przyspieszeniu jakiegoś procesu, ale niekoniecznie sprawi, że będziemy lepszymi artystami, więc tutaj bym też oczywiście tego przestrzegał. Inne pytanie, czy przerzucanie obrazu z prawa na lewo to szukanie kompozycji, czy sprawdzanie czegoś i w czym to pomaga? Tak, ja bardzo lubię przerzucać. Pierwsze dlatego, że nasza półkula lewa pracuje troszeczkę inaczej niż prawa i jeżeli przy danej kamerze spoglądamy na zbyt długo na obraz, to bardzo łatwo po prostu zatracić się w tym, co widzimy i gdzieś tam nasze czytanie czy percepcja tego, co widzimy, wydaje nam się ok, a jednak jest zupełnie inaczej, dlatego też ja z reguły przerzucam obraz bardzo często, jak widzicie. I to samo robiłem w momencie, gdy pracowałem tradycyjnie, czyli bardzo często używałem lusterka, które gdzieś tam miało mi służyć do pomocy. Też mnie zawsze to zastanawiało, dlaczego zupełnie inaczej coś wygląda, jak przerzucę, ale tak
jednak pracuje nasz mózg i to samo tyczy się na przykład naszych zdjęć. Jeżeli sobie zdjęcie paszportowe obrócicie w Photoshopie, to zobaczycie, że zupełnie wasza twarz wydaje się pokrzywiona. I to jest całkiem normalne. Nie ma w naturze nic 100% idealnie symetrycznego. Na pewno nie u nas w budowie. Także myślę, że to jest taka rzecz też, którą warto pamiętać i mi na pewno bardzo pomaga przerzucanie płótna i kanwasu wielokrotnie podczas pracy, bo pozwala mi to zachować takie świeże spojrzenie. Troszeczkę otworzyłem tą przestrzeń tutaj właśnie, żeby zasugerować, że nie jest to tak, bo troszeczkę wyglądało to tak, jakby to były takie właśnie wystające czopki bądź jakieś takie bardzo organiczne struktury. Też malowanie czy rysowanie kształtów skały nie należy wcale do najprostszych. Ja nawet sobie przygotowałem parę referencji, żeby wam potem pokazać. Też zachęcam do tego, żeby tworzyć własne arkusze czy bądź foldery z referencjami, bo to się po prostu z czasem bardzo przydaje i zobaczycie, że trzeba na bieżąco obserwować, analizować naturę, analizować to, co widzimy, analizować to, co mamy namalować bądź narysować, bo takie świeże spojrzenie pomaga nam po prostu w zachowaniu dokładności, bądź też w odpowiednim przedstawieniu rzeczywistości i też zawsze studentom moim to wbijam do głowy, że dobry koncept artysty to nie jest taki, który wszystko narysuje z głowy, bo są zadania, których po prostu bez uprzedniego poznania tematu nie da rady namalować całkowicie z głowy, więc bardziej wszystko polega na tym, żeby umieć na bieżąco szukać, analizować, z czasem nasza pamięć też taka graficzna, pamięć wizualna się polepszy i dużo rzeczy tak naprawdę przyjdzie nam łatwiej malowanie z głowy. Ja też bardzo wiele elementów rysuję z głowy, ale są też tematy, które na przykład albo pierwszy raz w życiu muszę namalować, bądź jest temat, który trzeba zadizajnować i trzeba tak naprawdę ten temat poznać, więc tutaj bardziej polega na tym wszystko, żeby umieć korzystać z tej wiedzy, którą mamy dookoła siebie i nie bać się tego, że trzeba posiłkować się naturą bądź tym, co mamy dookoła siebie. Bo jest to takie błędne właśnie myślenie, że w konceptarcie tak naprawdę bardzo ważny jest research, poszukiwanie pewnych elementów, umiejętność poradzenia sobie z jakimś problemem, właśnie za pomocą znalezienia odpowiedniego materiału bądź poznania tematu. Ja też bardzo często oglądam różne artykuły, czytam bądź oglądam właśnie różne dokumenty na tematy takie techniczne bądź naturalne odnośnie właśnie świata bądź przyrodnicze. No, tematów jest bardzo dużo. Ja też jestem osobą, która bardzo lubi być ciekawa świata i też jak gdyby zawsze zachęcam studentów, żeby to, co studiują na przykład u nas w szkole, bądź to, co w ogóle robią w danym momencie, żeby to nie było tylko szybko wyplutą pracą, ale też bardzo przemyślaną. Oczywiście ważne jest, by robić wiele szybkich szkiców, ale poznawanie tematów, poznawanie świata jest dla koncept artysty tak naprawdę jak woda dla nas do picia codziennie, więc bez odpowiedniej wiedzy o życiu, o świecie, researchu oraz umiejętności na bieżąco tej wiedzy uzupełniania będzie bardzo ciężko w branży jako koncept artysta, więc tutaj zachęcam wszystkich, żeby nie bali się zadawać pytań, nie bali się szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i poznawać tematy. Na przykład tutaj Michał ma strukturę skalną, która wydaje mi się, że fajnie by było
zagrać na przykład światłem ambientnym, czyli światłem z otoczenia, tak żeby wydobyć formę samych skał. Tutaj zdecydowanie przez to, że to jest właśnie albo zdjęcie, albo po prostu render 3D, brakuje nam głębi tych skał i to po prostu jest w momencie zaczyna być widoczne, gdy mamy elementy, które się znajdują w cieniu. I jak wiadomo, w cieniu elementy również dostają dostęp światła i jeżeli nie jest to światło bezpośrednie, tak jak mamy w przypadku właśnie słońca bądź całego otoczenia, tak światło odbija się od struktur i jeden obiekt może rzucać światło na drugi, a w tym przypadku ja w ogóle bym zasugerował, że światło, które jest od nieba, takie zimne, trafia pośrednio do tych elementów skalnych i daje nam to fajne wrażenie głębi, bo te skałki zaczynają wtedy wychodzić na plan pierwszy i faktycznie wyglądać jak trójwymiarowy obiekt, więc tak na dobrą sprawę wcale nie musimy tutaj dużo podklejać zdjęć. Bardziej byśmy mogli właśnie się skupić na bazie, którą ma Michał. Ja mam bardzo fajną tą bazę, ale brakuje właśnie takiej umiejętności wybicia pewnych elementów w cieniu, a to po prostu pokazuje, że jeszcze jest troszeczkę do nauczenia się, jeżeli chodzi o samą teorię i światło w praktyce, więc tutaj ja po prostu sugeruję te elementy skalne, które gdzieś tam mogą właśnie otrzymać tak zwany ambient light. No i nie bać się też zmian, prawda, bo tutaj ta scena miała fajny początek, ale właśnie z racji tego, że tego światła troszeczkę było mało, no, może troszeczkę nawet sobie to światło przygaszę w pewnym miejscu. Zasugeruję jednak, że to światło nie wpada tak idealnie na całej szerokości, ale właśnie, że ono taki jest snop światła, który oświetla nam tą skałę i zaczyna to fajnie pokazywać relacje i głębie. A tak na dobrą sprawę dodałem po prostu, doświetliłem scenę, że tak powiem. I tego brakowało mi na początku w tej pracy Michała. Jest jeszcze pytanie o radę co do referencji przy rysowaniu elementów wyglądających realistycznie, ale nie całkowicie, ale całkowicie fantastycznie, jak smoki, potwory czy tym podobne. Dobre pytanie. Tutaj oczywiście można to zawsze znaleźć odpowiedź w taki sposób, że gdzieś tam nawet smoki czy potwory, my mamy jak gdyby bardzo duży dostęp do elementów, które są bądź mogą być inspiracją dla tego typu kreatur, bądź czy to są właśnie światy, czy kreatury, poprzez naturę. Znowu odsyłam do natury, odsyłam do jaszczurek, odsyłam do krokodyli, odsyłam do elementów świata rzeczywistego, insektów widzianych pod mikroskopem. Jest ogromna ilość insektów, które bądź bakterii, które pod mikroskopem wyglądają tak niesamowicie, że jest jeszcze bardzo wiele potworków, które można fajnie wydizajnować w świecie właśnie rozrywkowym. Dlatego tutaj zachęcam właśnie ponownie do bycia ciekawskim świata, do oglądania dokumentów bądź filmów przyrodniczych, do szukania. Jest tego naprawdę na internecie i na YouTube jest tego od groma, więc zdecydowanie mamy doskonałe dojście do tego typu wiedzy i doskonale wiem też, jakimi kryteriami
ludzie się kierują, jeżeli chodzi o takie pytania, bo sam sobie kiedyś takie pytania zadawałem do momentu, gdy nie miałem dziesiątek, setek różnych zadań do wykonania podczas pracy jako koncept artysta i zacząłem sobie zdawać sprawę, jak ciekawy jest świat, jak tego jest od groma, jak tego jest po prostu niesamowita ilość elementów, o których my nie mamy zielonego pojęcia, dopóki nie sięgniemy po to, nie zaczniemy się interesować, więc znowu zachęcam, żeby być ciekawym świata i umieć się po prostu właśnie pytać bądź szukać odpowiedzi, bo inspiracja jest tak naprawdę najlepsza w matce naturze. Mamy jeszcze jakieś 5 minut, zanim będziemy przechodzić do podsumowania mniej więcej. Mam nadzieję, że przyda się. Tak, jakieś szybciutkie jeszcze tutaj poprawki, jeżeli chodzi o światło. No tutaj nie zdążyliśmy może dojść do momentu, gdzie zacząłem aplikować jakieś tekstury i może nawet lepiej, gdyż pokazuje to też, że proces myślenia przy używaniu podstawowych narzędzi jest nawet ważniejszy, bo upiększacze to są elementy, które gdzieś tam wchodzą w ostatnim stadium, a tak naprawdę nasza praca mamy też większą kontrolę nad pracą, jeżeli umiemy faktycznie dojść do pewnych rzeczy, które nam się nie podobają w sposób naturalny, więc... A w jaki sposób decydujesz o dodawaniu elementów, ilości, detali? Staram się nie wykraczać poza pewną granicę, jeżeli chodzi o utrzymanie fokusu w scenie. Więc tutaj gdzieś mamy, sama praca gdzieś skupia się wokół tego obszaru i chciałbym, żeby tu była główna gęstość tekstur bądź detalu, a nie gdzieś na przykład tutaj, gdzie nie jest to na tyle, a nie gdzieś tutaj, gdzie nie jest na tyle znaczące, ale warte było dla mnie to, żeby ukazać troszeczkę tego ambientu, który wybija te struktury skalne w cieniu, bo zaczynają one od razu wybijać się jako obiekty 3D i nie wyglądają po prostu płasko, więc zachęcam, żeby na bieżąco studiować światło. My też bardzo dużo tego uczymy w szkole. Ja osobiście też bardzo dużą wiedzę odnośnie światła czerpię, na przykład używając programów 3D, gdzie renderujemy wiele elementów i chcemy, żeby te sceny wyglądały jak najbardziej realistycznie. To wszystko zależy od tego, jaką mamy wiedzę odnośnie świata, odnośnie światła, odnośnie tego, jak zachowuje się atmosfera i tak dalej, więc tutaj nawet bym się pokusił o bardzo szybciutki, taki może delikatny szlif, jeżeli chodzi o tło, tak żeby dopasować samą kolorystykę ambientu, który jest generowany przez światło, czyli tak naprawdę strukturę nieba, bo ona jak gdyby też daje nam dostęp światła, żeby skorygować to i żeby to ujednolicić, więc tutaj właśnie staram się troszeczkę dopasować lepiej teraz kolory. Jeżeli chodzi o tło. Przybywa nam pytań, także możesz pracować dalej i możemy na nie odpowiadać w międzyczasie, albo możemy gdzieś tam odłożyć to, żebyś mógł się skupić na odpowiedziach. Już możemy zaczynać z pytaniami, ja tylko ostatnie poprawki robię i działam. Dobrze, ja zacznę od najważniejszego, na które bardzo liczyłem i czekałem, także proszę wybaczyć kolejność taką. Ale pojawiło się pytanie, które przytoczę. Czy poleca Pan jakiś sprzęt oprogramowania dla początkujących w digital arcie? A, dobre pytanie. Zdecydowanie tak. No tutaj nie będę ukrywał, że od wielu lat korzystam ze sprzętu firmy Wacom. Jest to też oczywiście event organizowany przez Wacom, ale jak najbardziej z czystym sumieniem, z serduszkiem mogę gdzieś tam polecić ten sprzęt, gdyż jest on ze mną tak naprawdę od początku mojej kariery.
Miałem gdzieś na początku jakieś takie tablety, które były troszeczkę słabsze i, no, i jednak przepaść była na tyle ogromna, że teraz od samego początku wszystkim amatorom bądź osobom, które w ogóle dopiero zaczynają, polecam nabywanie tego sprzętu. Nie wiem, zaróbcie to sobie w sposób naprawdę przeróżny. Ja na przykład z racji tego, że u nas nie było jakoś, nie przelewało się w domu, po prostu wyszedłem na ulicę i sprzedawałem swoje obrazki podczas Jarmarku Dominikańskiego. Udało mi się troszeczkę pieniędzy uzbierać przez 2 miesiące i naprawdę warto po prostu każdy pieniądz odłożyć na ten sprzęt, a nie po prostu nie iść w półśrodki, bo ja też od półśrodku zaczynałem i była to gdzieś tam po prostu strata pieniędzy i też tak naprawdę teraz z dumą mogę powiedzieć, że Wacom jest naszym partnerem przy Focal Pointcie, także nasi studenci używają tego sprzętu i ludzie sobie po prostu chwalą, bo no jest to sprzęt po prostu profesjonalny i to jest tak, jak zawsze porównuję to do sytuacji, gdzie klient się odzywa do dobrego artysty. Oni chcą mieć dobrego artystę, który zrobi im dobrze, nawet jeżeli mają zapłacić więcej, to po prostu odzywają się do jakości, tak? Do tego, żeby mieć markę, która im to zrobi to szybko, dobrze i bezboleśnie, że tak powiem. A to samo tyczy się właśnie sprzętu. Także tutaj absolutnie z czystym sercem polecam. Ja używam osobiście Wacoma Intuosa Pro. W tym momencie używam w szkole również Wacoma Cintiqa. Oba świetne. Ja zacząłem w ogóle od Intuosa, więc jestem takim starym miłośnikiem Intuosa, ale do szkicowania, do rysowania na przykład Cintiq ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi właśnie o pod kątem takim, że jest dużo większy poziom nacisków, jest większa szczegółowość i generalnie jest dobra imitacja pracy na papierze. Jeżeli ktoś dużo szkicuje, no to właśnie albo Cintiq, albo przenośny w ogóle Cintiq będzie idealnym rozwiązaniem, no albo właśnie do rozwiązań profesjonalnych bez potrzeby wyświetlania ekranu. Intuos Pro jest dla mnie zawsze był tym produktem, który zawsze będę polecał. Więc. Dobrze, to Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za to pytanie. Rozliczymy się tak jak zgodnie z umową. Żartuję oczywiście, ale przejdźmy do poważniejszych i takich bardziej istotnych dla twórców rzeczy. No, pierwsza rzecz to właśnie o tym Jarmarku Dominikańskim wspominałeś. Kiedy zaczynałeś się zajmować, w ogóle interesować sztuką cyfrową? To był 2006-2007 rok i przez wiele lat robiłem to jako takie po prostu hobby, pasja. Nie wiedziałem, że to będzie coś, co zacznę robić profesjonalnie, więc to była taka zajawka. Od zawsze rysowałem, od 3 roku życia, więc w 2007 roku miałem około 16 lat, więc dosyć wcześnie, ale też już z wieloma latami przepracowanymi na kartce, na papierze, na płótnie. Także gdzieś tam już ten zapas był, ale też bardzo wiele dało mi to do zrozumienia, jeżeli jak przesiadłem się po prostu na tablet i zacząłem po prostu więcej malować, a nie rysować, że jednak, kurczę, ja nie umiem w ogóle malować. I to był taki moment, gdzie też chwyciłem ponownie za akrylę i zacząłem się uczyć mniej więcej analogowo pracy na akrylu, bądź z akrylem, jak i pracy na tablecie i troszeczkę to mi zleciało czasowo, ale myślę, że tak naprawdę załapałem moment taki, gdzie zacząłem czuć, że to jest to, co chcę robić. Około roku 2012-2013 już też po jakimś okresie różnych mniejszych bądź większych prac, ale to były wszystko takie pracki typu właśnie robienie ilustracji do karcianek, już też robiłem jakieś karcianki za granicę, ale nie były to jeszcze żadne tytuły AAA bądź jakieś turbo znane, dlatego tak naprawdę przełom nastąpił 12-13. W 13 roku wyjechałem do Stanów, wygrałem konkurs międzynarodowy i tam też zobaczyłem, że te industry jest ogromne i to jest jednak, kurczę, to, co chcę robić i zacząłem pracować ostro właśnie nad portfolio
pod branżę koncept artysty, już nie ilustratora. No i gdzieś tam z czasem się udało. Także profesjonalnie to chyba 2014, taki pierwszy przełom i Assassin's Creed na pewno. Taki. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy sporo pytań. Ja mam jeszcze kilka rzeczy do przekazania, także jeśli mogę, Darku, to koniecznie zapisz i zachowaj pracę, żebyśmy mogli się nią podzielić później jeszcze. Mam nadzieję, że pan jest zadowolony z efektów. Też mam taką nadzieję. Tutaj jest ostatni look. Możemy porównać szybciutko. No przede wszystkim walka z walorem i tak naprawdę doświetlaniem sceny. Jak widać, kompozycja wcale aż tak się wielce nie zmieniła. No wiadomo, można tutaj jeszcze spędzić troszeczkę czasu nad tym, żeby dodać tekstury, pobawić się może gradacją kolorów, którą też bardzo lubię robić na koniec pracy. Ale mniej więcej myślę, że to jest to. Okej. Ja spróbuję jeszcze wywołać pokaz slajdów. Także dziękuję, Darku, za ekran. Natomiast pozostajesz na nagłośnienie się na nasłuchu i prosimy o... Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Możesz odpowiadać powoli, jak rozdzielać naukę malowania na przykład, aby jak najwięcej udało się uczyć. Co robić? Postaci, koncept, krajobrazy, malowanie? Czy to tygodniowo, na dni, czy bardziej jak wyjdzie? No ja tutaj zdecydowanie zachęcam do pracy nad paroma tematami na bieżąco, bądź po prostu paroma tematami w tym samym czasie, ale też, żeby wiedzieć, co tak naprawdę nas najbardziej kręci, co najbardziej lubimy robić i czego byśmy chcieli w ogóle najbardziej robić. Dlatego no nie da się być we wszystkim najlepszym, można być we wszystkim po trochu dobrym, ale jeżeli chce się być w czymś najlepszym, to trzeba umieć też się na tym skupić. No, tutaj bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać, że sama filozofia na przykład designu odnosi się tak naprawdę do każdego tematu, czy to właśnie postaci, czy to pojazdów, czy otoczenia, ale takie rzeczy jak walor, światło, kolor możemy studiować na zupełnie podstawowych elementach, takich na przykład jak malowanie puszki po coli, bądź butelki. Także tutaj myślę, że warto jest studiować to, co się lubi. Ja lubiłem studiować faktycznie krajobrazy, lubiłem studiować architekturę. Też jestem urodzony w Gdańsku, więc gdzieś tam ta architektura zawsze ze mną była blisko i też przez moje koncepty, czy przez to, nad jakimi projektami pracuję, głównie wykorzystuję wiedzę właśnie, bądź projekty związane z architekturą. Ale też był moment, gdzie studiowałem ludzi, gdzie studiowałem poszczególne elementy, jak dłonie, oczy, także warto wszystkiego po trochu chwycić, ale umieć też szlifować to, w czym się jest najlepszym, bądź w to, w co naprawdę byśmy chcieli robić. Została nam niecała minuta, także muszę cię już brutalnie przerwać. Jeśli ci, którzy czują się niedocenieni, że pominęliśmy ich pytania, to przepraszam bardzo, ale będzie jeszcze okazja na pewno zadać je albo Darkowi bezpośrednio, tutaj jest możliwość jego śledzenia chociażby na ekranie, albo pod filmem na YouTubie na pewno też postaramy się, żeby to trafiło do was. Zaglądajcie pod wszystkie możliwe adresy social mediowe i także o tej ofercie specjalnej Procadu pamiętajcie. No, wzięliście udział w jedynej sesji po polsku, jeśli chodzi o Comic Week Wacoma, ale jeśli byście chcieli wybrać udział w innych, to zapraszamy na inne, chociażby na jutro już na 11 będzie cosplay, pod kątem graficznym zresztą też, także dziękuję jeszcze raz za uwagę, tobie Darku bardzo też, liczę na to, że się Państwu podobało, tak samo jak mi i że pozostaniemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.